Siemaneczko, witajcie, z tej strony Kacper, a ja witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na naszej oryginalnej mapce, z naszej głównej serii na kanale, w sumie na razie jedynej, chyba tak. Dzisiaj zajmiemy się wami, będzie jeden odcinek siewów, tutaj dokończymy sobie siewy kukurydzy, a potem tam pojedziemy sobie siać zboże. Jak zauważyliście, tutaj już powiększyłem pole numer 27 zakupione w poprzednim odcinku i zasiałem trawę, która już zeszła, tak można powiedzieć. Tutaj zasiałem już rzepak z odcinkiem i dzisiaj może w odcinku kupimy sobie też sadzarkę do ziemniaków, gdyż chciałbym na 11 posadzić ziemniaki. Więc co, nie będziemy tutaj przeciągać, sobie zaczniemy siać, skończymy, bo tutaj zostały ze dwa przejazdy tylko. Więc skończymy to siać. Ogólnie powinien przed tym odcinkiem jeszcze powinien się pojawić odcineczek z ankiety takiej, w której ja się was zapytam jakby, czy chcielibyście na kanale ujrzeć no Fortnite'a, czy na przykład CS'a, coś takiego. Się po prostu będę chciał spytać, zobaczyć, czy byście chcieli, bo grałem w takie rzeczy, ale nie jestem pewien, czy byście chcieli, nie? A ja myślę, że z miłą chęcią mógłbym ponagrywać takie rzeczy, na przykład Fortnite'a. Fortnite'a bym mógł z jaką chęcią ponagrywać sobie. Dużo gram ostatnio, więc oczywiście zapraszam do opisu, do Instagrama mojego. Mamy już chyba 20 followujących, więc na 200 subów myślę, że jakąś fotę wpuszczę. Możecie wbijać właśnie, żeby zobaczyć tam, jak to wygląda. Mi się wydaje, że ten case jest słaby, bo strasznie go ściąga podczas siewów z tym siewnikiem akurat. Nie wiem jak z innymi jest, ale z tym tak jest. Jak widzicie, mamy dużo pieniążków na koncie. To za sprawą sprzedaży koni, sprzedaży tej kukurydzy, którą miałem, te 50 ton w ziarnie kukurydzy, sprzedaży też mleka, jajek jeszcze nie sprzedawałem, ale sprzedam niedługo, tylko mi się cena trochę dojść. No, więc tak się przepraszam. Ostatnio zastanawiałem się właśnie, bo tak mówiłem, że kupię sobie tego JCB jako ciągnik. Ale się zastanawiałem pierw, czy może nie kupić sobie jakiegoś pola i nie zbudować tej drugiej farmy może mojej. I oczywiście kupić te sprzęty zielonkarskie, nie? No bo trzeba tą łąkę teraz tutaj oprawić, nie? Skoro zasiałem, to trzeba ją teraz pokosić, pozbierać, pobelować, po wszystko, nie? Co tam jest najważne. Więc właśnie się zastanawiałem i tak szczerze pomyślałem sobie, że na razie JCB nie jest tak bardzo mi potrzebny, bo te trzy ciągniki mam jednak na gospodarstwie. I ten czwarty nie jest mi tak za bardzo potrzebny, to sobie na razie dałem radę. Transportowy też nie jest mi tak potrzebny, bo często nie jeżdżę daleko gdzieś. Więc sobie się odpuszczę na razie tego JCB, chyba że będzie troszeczkę pieniążków, to sobie kupię mi jakiś mały ciągnik może, ale mały to się nie opłaca. Jedynie będzie właśnie na drugi, a może mało zabraknie, to wtedy kredytu dobierzemy, coś takiego, no zobaczymy, nie? Ja dopiero będę myślał, gospodarstwo powinniście może zobaczyć w najbliższych kilku odcinkach, ale nie wiem, może, a chyba że się rozmyślę i zrobię to dopiero w kolejnym sezonie, tą budowę drugiej farmy ze świnkami. Zaraz wam pokażę jeszcze pomysł, gdzie chciałem zasiać te świnki. Ale zaraz wam pokażę, tylko umyję tutaj troszeczkę. Dobra, i zgaszę, bo szkoda ropy. Dobrze, ja wam na szybko pokażę, gdzie chciałem jeszcze, bo chciałem pierw tam zbudować, na polu numer 28 na górach tam. Ale teraz sobie pomyślałem i chciałem zbudować tutaj, o. Kupiłbym ten teren, bo przy okazji bym sobie na przykład tu gdzieś mi postawił świnie, to by były szklarnie z ulami, to jakieś drogi, tu studnia, coś takiego, garaż jakiś, i byśmy mieli jeszcze las, i bym sobie kupił jakiś ten, jak się nazywa, ten do wiórów, taki stacjonarny rębak, co się stawia, i byśmy zrobili sobie też to takie, taką farmę do lasu jakby, nie, tego, i byśmy tu sadzili sobie co dwa sezony na przykład, nie, te drzewa, i byśmy robili na wióry, na kłody, to zależy, nie, myślę, że dużo by się zwracało z tego. Ten land kosztuje 157 tysięcy, więc myślę, że starczyłoby mi na to i na kupno całej farmy tutaj. Ale nie wiem, jeszcze właśnie się zastanawiam, czy jednak zrobić to właśnie tam, tak jak mówiłem, czyli tutaj kupić to pole i tutaj w górach takie zrobić fajną gospodarkę. Ale jeszcze nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić, więc
Więc jeszcze będę się zastanawiał, jeśli o to chodzi. A my sobie idziemy siać. Ustawmy sobie na owiec, bo chciałem tu owiec zasiać, gdyż konie trochę mają, ale dosyć malutko. Mam tylko 17 ton, chcę im tak do pełna dosypać. Już patrzcie, 12 tysięcy konie mają, więc naprawdę fajnie. O, wody nie mają, muszę im dolać potem. Krowy tutaj. O Jezu, krowy też nie mają jedzenia. Masakra jakaś, nie? To już niech poczekają, niedługo będą zbiory tej trawy tutaj, to będą miały. Już mam 800 litrów, więc bardzo fajnie. Ale dobrze, lecimy sobie. Dzisiaj będzie raczej krótki odcinek, ale jest taki też trochę na spontanie nagrywany. Mówię, powinna się pojawić też ankieta dotycząca tego, czy właśnie dodawać na kanał Fortnite'a, czy nie. Objedziemy sobie tutaj dookoła. Dobrze. I pędzimy. To jest właśnie ostatnie pole moje przed włączeniem fazy rośnięcia, gdyż ziemniaki chcę trochę później zasadzić, aby właśnie mieć taki przestój pomiędzy wykopkiem ziemniaków a żniwami, aby można było, wiecie, uprawić ziemię, nie? Się zastanawiam, ile kosztuje to pole, ale zaraz zobaczę, bo jakbym miał dużo kasy stoczniętej, to bym kupił to, bo bym sobie powiększył to pole i bym naprawił tą wyrwę, o tutaj taką, nie? Dobra, nie, dookoła jakoś tak mi nie pasi jeździć, będziemy jeździć w miarę wzdłuż, będę się starał jeździć. Zaraz sobie sprawdzimy. Dobra, sprawdziłem sobie, ile to pole kosztuje. Ono kosztuje... Serio? 150 tysięcy? O Jezu. To nie jest, nie opłaca, to lepiej to już kupić, kurde. I mamy tu las i ten. I nawet gospodarstwo Henka. Więc... Więc wiecie. Więc jest spoczko. Pędzimy, kurde. Trzeba zasiać to pole i można włączyć to rośnięcie. Żeby jak najszybciej ta łąka mi urosła, żebym mógł zrobić sianokosy. Aby właśnie sobie właśnie, kurde, aż się plącze, nie? Żeby te krowy w końcu nakarmić, nie? I te konie, siana im dosypać tak do fulla i bym się nie martwił z końmi. Akurat pewnie już koło dwóch, może trzech sezonów bym się z nimi już nie martwił, nie? A za to z krowami na przykład bym nasypał do pełna, to też na pewno by wystarczyło. Siana bym pewnie nasypała, potem by się ogarnęło trochę do TMR-u i byśmy TMR robili. Ale to mówię, troszeczkę pieniążku potrzeba, na razie mamy, więc myślę, że ten ciągnik się odpuszczę, ja kupię tutaj ważniejsze sprawy na razie. Bo ciągnik to tak chciałem kupić, bo po prostu chciałbym jakiś ciągnik fajny, nowy. Ale... I tak już ta Valtra ma 4,3 motogodziny. To takie sporo. Zważając na to, że ten save był od nowa, nie? Więc myślę, że spoko. Może pójdziemy jeszcze na koniec odcinka sobie poładować te jajka, może na samochód. Zobaczę jeszcze, jaka cena jest na jajka. Jajka, cena. O, rośnie cena, będzie, myślę, że akurat cena, bo tam 5-300 to jest dobra cena. Na słomę nie ma ceny. Nic już więcej nie mam do sprzedania, więc o ja zresztą jaka zrobię. Ale to nic, ja go poprawię potem. Przejdziemy sobie na dół i pójdziemy sobie załadować jajka. Dobrze. Picobello. Dobrze, ja myślę, że sobie puszczę tu pracownika. Oj, a szlak był. Puszczę pracownika sobie do końca już. A ten czemu stoi? Co za baran jakiś ty? Ale ty baran jesteś, naprawdę. Dobra, on niech sobie robi tam to pole. A ja i my idziemy te jajka załadować. Dobra. O. O, właśnie, wrzucajmy te. Ten troszeczkę mam tych jajek, więc. A więc wiecie. Myślę,
myślę, że z 20 tysięcy za jajka powinno być. Jakby była dobra cena, to... Kurde, się zblokowały trochę. No, jeszcze parę załadujemy tych kartonów. Kurde, zblokowałem się. O Jezus. Dobrze, że te jajka nie mają możliwości tłuczenia się. Bo myślę, że dużo jajek by tu ucierpiało u mnie. No, czapnij. Szkoda, że to nie ma tak, że jakby widać teraz, no, że powinno być widać na przykład dwie ręce rolnika przed na ekranie tutaj, jak on trzyma ten karton, nie? Tak jak na przykład było to chyba w Farmer Dynastii, czy gdzieś to tak jest zrobione, że jak ten to w rękach trzyma i to widać jest, że on to w tych rękach trzyma, więc fajnie by to wyglądało, ale niestety jest w taki sposób w Farmie zrobione. Też nie jest źle, ale myślę, że to nie inaczej by to wyglądało, nie? Dobrze, doładuję sobie jeszcze o dotąd. Dobrze, resztę sobie załaduję poza odcinkiem, sprzedam. Więc myślę, że 20 tysięcy powinno jeszcze za nie dojść. Tutaj moje kurki niech produkują, trochę wyrzuciły, trzeba im sprzątnąć. Krówki tutaj też trochę trzeba im sprzątnąć, one w sumie nie mają co jeść, więc to też. Dobrze, ja wam w tym odcinku dziękuję, takim chyba krótszy wyszedł mi, chociaż nie jestem pewien. Taki krótszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapęcie, komentarz i subika. Czekajcie na kolejne akcje w farmingu, no i co? Na razie, trzymajcie się i cześć!